Cześć, z tej strony Mariusz. Mariusz Arendt ze strony arendt.pl. W tym filmie będę odbierał kokony od trzech gatunków ptaszników. Nie wiem, czy są udane. Najlepsze jest to, że od pewnego czasu mam mało czasu i nie wiem, kiedy zostały zrobione. Także mają po około 3 do 5 tygodni. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Pierwszym kokonem pierwszego gatunku będzie Formigophilus hesperufus i tutaj jest taka zagadka, że pierwszy kokon, który zrobiła, bo to będzie wtórny, został sklejony i po 3 dniach zjedzony. Stwierdziłem, że dobra, odpuszczam tej samicy w tym sezonie, w tej wielince. No ale tutaj u tego gatunku zdarza się, że one robią sobie potem wtórne, tak jak często zdarza się u gatunków nadrzędnych. Także tutaj mam kokon wtórny u Formigophilus hesperufus. To, co zaobserwowałem i to, co ja sobie wymyśliłem w głowie, to fakt, że gatunek ten, gdy zrobił sobie ogólnie kokon, tej pajęczyny tak dużo tutaj nie było. I zauważyłem pewną cechę, w której jeżeli już niedługo maluchy będą opuszczać kokon, samice gatunków, które robią dużo pajęczyny, a nawet te, które nie robią jej zbyt dużo, zaczynają oplatać ją w swoje miejsce, nory bardzo intensywnie i tak właśnie wygląda. Po tygodniu zauważyłem, że właśnie całe terrarium jest coraz bardziej białe, więc w gruncie rzeczy ona to rozciąga, szykując się pod to, żeby wypuścić maluchy z kokonu i żeby miały po czym się poruszać. Do tej pory była sama tuba lekko pajęczyną, tylko wejście tutaj, tu było tylko zasłonięte. Więc podejrzewam, że samica już czuje, to są tylko moje domysły, że maluchy w środku się poruszają bardziej intensywnie, czyli już są nimfami drugimi i niedługo opuszczą kokon i przygotowuje im właśnie otoczenie, oplatając pajęczyną, żeby mogły się poruszać. No dobrze, tyle na ten temat. Teraz odbiorę kokon. Mam nadzieję, że jest udany, ale to wszystko zobaczymy. Różnie bywa, wiadomo. Samica ma tam kokon, pewnie nie będziecie widzieć, jak on to wygląda. Uwaga, wchodzę do środka. Przepraszam panią, ale ja bym poprosił. Przepraszam, że wam zasłaniam, ale lepiej, żebym ja zobaczył i nie pobił kokonu, nie? A, to wnąga pająka. No, gdzie mnie ty aparatem po głowie? Opla. No, wygląda średnio, bym powiedział, średnio. Pomacajmy. Mocno zbity. Nożyczki chirurgiczne. Fajną pensetę. I sprawdzam, co się znajduje w środku. A w środku są ciemne nimfy drugie. Czyli kokon wtórny, czyli drugi na tej samej wylince bez kopulacji, jest oczywiście zapłodniony. Ile ich maluchów będzie w nim, w cudzysłowie, zdrowych, to się okaże, jak wysypie zaraz maluchy, bo widzę, że tutaj jest taki mankament w postaci rozbitego albo lekko zgniłego jajka i będę musiał je wyjąć ręcznie, co będzie chwilę trwało. Będę zmuszony wysypać je. Tu zobaczymy, ile ich się wysypie. Już się nie wysypują, czyli są posklejane. No i trzeba będzie je ewakuować. Inkubator przygotowany na wszelki wypadek, bo ja ogólnie nie zapeszam i nigdy nie przygotowuję przed, bo takie tam ma. A jak przygotuję wcześniej, to się nie uda. No, więc teraz tak. Ręcznik, żeby nie było bezpośredniego kontaktu z włóknem. W początkowych stadiach, czyli N2, jak zaczną chodzić, dopiero... Jeżeli zobaczycie, że w kokonie są N2 i są już ciemne i szybko biegają, ok, na samo włókno, tylko że niezbyt mokre. Ale żeby błota nie było oczywiście.
ale jak są N1, to koniecznie na podstawkę i dopiero jak zaczną się ruszać, tak swoją motorykę będą miały naprawdę na wysokim poziomie, to wtedy dopiero można je wysypać, wypuścić na włókno. Chociaż zazwyczaj u mnie to wygląda tak, że one sobie same schodzą. Maluchy N1 wysypuje sobie właśnie na ręcznik już, tak, żeby on nie miał kontaktu z tym, który tam będzie, który będzie dosyć wilgotny. I tutaj je po prostu przekładam i one sobie na tym będą leżały. Potem jak wylinieją na N2, to zaczną się powoli poruszać. Nie będą się ślizgały po tym podstawku, bo to podstawek plastikowy pod kwiaty w zwykłym ogrodniczym czy tam jakimś innym kupiony. I wtedy jak zaczną się już fajnie poruszać, to całkiem możliwe, że po prostu same zejdą z tego na tamto. Dobra, no to bierzemy je. A to jest jajko niezapłodnione, chociaż mętne. Mętne, co się stało? Nie wiem, jeżeli jajka są przeźroczyste, to znaczy, że na pewno są niezapłodnione, ale to jest mętne, więc co się stało po drodze, nikt tego nie dowie. Czarne końcówki oznaczają oczywiście, że jutro lub pojutrze będą już N2. Gdyby były całe bielutkie, no to wtedy wiadomo, że są jeszcze świeże. Także tutaj N2 za kilka chwil dosłownie. Ups. Piłeczki ping-pongowe, nie? Pomyśleć, że gdzieś w hurcie kupowałem je po 100 zł. Teraz w detalu je po 50 mam. Jak żyć? Tu będziemy się rozklejać. Znaczy nie będziemy płakać, nie? No ale dowcip. Nie jest tak krytycznie. Myślałem, że tu będzie bardziej to wszystko zaklejone. A to taka średnia. Podejrzewam, że może nie przejść na N2. Chociaż jakby wyliniała i miała pokrzywione nóżki, to się je oderwie, wiadomo. Tutaj z tego nic nie będzie, ale z tego jeszcze i ciężko będzie. Dobra, to będzie bardziej chirurgiczna zabawa. Tu nóżki ma sklejone, dobrze by było je rozdzielić. Jedna. Oj. No i druga. Mokra. Czy ja je rozbiłem? Nie. Nie wiem, zobaczymy. Odłożę ją na bok. Wiem, że niektórzy się to nie bawili, ale ja się lubię bawić. Zawsze czegoś można się nauczyć. O, idealnie. Jeszcze tutaj kawałeczek. No. O, no idealnie czysto. To już jest kosz tak zwany. Także jak ktoś chce, proszę, liczymy. Jak ktoś zgadnie ilość, ile tu jest maluchów, to nic nie dostanie. O, i tak, proszę Państwa. I co trzeba teraz zrobić? Ktoś wie? Nikt, bo nikt się nie odzywa. Teraz trzeba podlać. Oczywiście trzeba umieścić to tak, żeby ten ręcznik, który jest na podstawce, nie dotykał tego na zewnątrz, bo ten na zewnątrz będzie za chwilę mokry. I tutaj przy N2 one muszą mieć sucho. Przy N1, o, widzicie. Przy N1 muszą mieć sucho, a przy N2 trzeba już dbać o wysoki poziom wilgotności. Oczywiście nie tyczy się to wszystkich gatunków, ale akurat u tego jak najbardziej. No i tu już, proszę Państwa, mamy to gotowe. Dobrze, oczywiście po tym odbieraniu potomstwa
trzeba będzie malusz samicę nakarmić, podlać jej trochę podłoże, chociaż nie ma sucho. Tak, ale to ja sobie zrobię później. Drugim kokonem będzie kokon... co ja tu mam? Trixopelma pruriens. Nie mam pojęcia, kiedy został zrobiony z takiego powodu, że kokon został tak oblepiony pajęczyną, która została oblepiona włóknem, że nie zauważyłem, że on w ogóle jest. Wygląda jak taki mały worek włókna, suchego włókna kokosowego. Także on może mieć... Znalazłem go 4 tygodnie temu, więc teoretycznie może mieć trochę więcej, no bo jest taki ubrudzony. 8 marca, w Dzień Kobiet, znalazłem kokon. Ta samiczka została urodzona u mnie i właśnie zamienia się w pełny obieg. Ojej, jaka to, za przeproszeniem, szmata taka trochę. Nie? Widzicie? To nie wygląda jak taki klasyczny, okrągły, ładniutki kokonik, tylko taki bardzo nieładny. Bez wątpienia tutaj trzeba bardzo ostrożnie z nim, bo on tu jest cały we włosach parzących i każdy gatunek, który ma włoski parzące, obsypuje jeszcze swój kokon włoskami parzącymi, żeby chronić go przed niebezpieczeństwem i drapieżnikami. Także tutaj gołymi rękoma, no, chyba że lubicie. Także tak wygląda kokon, ładny, okrągły i zobaczymy, czy będzie coś w środku. Sprawdźmy, gdzie jest komora. Tak, luźno, ciekawe, czy coś tam w ogóle w środku jest, wiecie, różnie bywa. Halo? Tnę i rozciąć. O, rozciąłem. No i jajka są same. I to jeszcze ususzone, także nic prawdopodobnie z tego nie będzie. Miała samica za sucho. Takie jajeczka niestety są. Widzicie? O, to jest nimfa, tu nawet ją widać, to będzie ok. Ale to jest ususzone jajko. Więc tu będzie nimfa, pierwsza, na dniach, bo już widać ją przez, czy pewnie nie widzicie tego, ale widać przez błonkę, że już się zamierza wykluwać. Także no nie jest kokon spisany na straty, ale słabo z nim poszło. O, widać, że jajko jest przeźroczyste. No w porównaniu do tego drugiego, co wcześniej pokazywałem, no to o, widać różnicę. Także tamto na bank nie zapodnione. Ile tego może być? Maciubku. I to jest właśnie moja wina, bo nie utrzymałem odpowiedniego poziomu wilgotności przed zrobieniem kokonu w terrarium. Poprzedni kokon tej samicy, która właśnie się urodziła u mnie, czyli mamusia tych, no to miała około 400 sztuk rodzeństwa, jak dobrze pamiętam. Tutaj może byłoby z 200, jakby to wszystko dobrze wyszło. No dobra, no to zrobię taki inkubator jak poprzednio, no i będę czekał, aż nimfy drugie wyjdą. A jak wyjdą nimfy drugie, to dopiero go posprzątam. Nie ma tam nic spleśniałego, nie ma nic zgniłego, no bo na pustyni raczej nic nie gnije. Tylko się wysusza. I wtedy dopiero wyciągnę nimfy pierwsze. Tak jak to zrobiłem z rufusami. Samica szuka kokonu. Cóż, rzucę jej jedzenie. Zainteresuję się szukaniem jedzenia. W sensie nie szukaniem, tylko jedzeniem się zajmie. No i to w taki sposób, cyk, niech sobie tutaj wędruje. Oczywiście wysoki poziom wilgotności niech będzie. Ale brak kontaktu bezpośredniego z wilgocią. Oczywiście ja tu się pipetą męczę, bo mi się nie chce nie iść po co innego. W sensie mógłbym sobie to zrobić z jakiegoś od razu innego elementu, wlać tu wody, z kieliszka, ale nie chce mi się po prostu, bo po prostu mi się nie chce. Trzecim kokonem będzie kokon Caribena wersji Color i tutaj też nie wiem, kiedy został zrobiony. Ładny kolor, biały, czyściuśki. Samica bardzo mała, młoda, ale w poprzedniej wylince zrobiła mi kokon, więc no, w gruncie rzeczy, jak już wtedy zrobiła kokon, to znaczy, że można ją dopuszczać. Więc dopuściłem ją, widzę po dacie w lutym. Mamy dzisiaj 1 kwietnia, no ale został zrobiony 3 tygodnie temu, czyli teoretycznie po miesiącu od kopulacji musiała zrobić kokon. Jest malutki, a zobaczymy, co w nim będzie. Ja podejrzewam, że to będzie tak, że pierwszy kokon
udany, drugi kokon pół na pół, bo widziałem tam nimfy, więc trzeci, no, nieudany. Także trzymajcie kciuki. Rozetnę jej tutaj to jej gniazdo. Jak widać, tuba się przydała. Zrobiła sobie w środku gniazdo. Światło nosisz je sobie. Ja widzę. Tak ogólnie to wersji kolor chyba jeden kokon w życiu mi się tylko udał. O, jak ładny. Jaki ładny. Ojoj. Ajajaj. Dobra, to pokażę wam, jak to wygląda. O, ładna jest. Ładny kokonik, nie? Co z tego, jak nieudany? Bo ja nie miałem pecha do wersji kolorów. Tak było ładnie? O, ale ładnie. Nie no, teraz to ładnie. A z góry też ładnie? Teraz ładnie? Teraz to twoją rękę. Oddasz? On weź. Rzekajcie, na dwie ręce polecę. Tak, tutaj widzę luźny kawałek papieru, chciałem powiedzieć, kokonu, więc pajęczyny, więc tutaj mogę przytrzymać, żeby nie rozbić jajek. Tutaj zbić piątkę, dzięki za kokon. I już. Samiczka może wrócić do swoich nieczynności. Miałem kiedyś taką samicę, która robiła mi kokony po każdej kopulacji. Miała ich w karierze 6. I każdy kokon w środku nie posiadał nic. Kompletnie. Zrobiła kokon, idealna kuleczka, tak jak tutaj. Rozcinałem. No i nic. Czasem taka mała jakaś plamka, jakby chciała wypuścić same nasienie. No tak mogło wyglądać. Ale jajek nie wypuszczała. Nie wylewała. Ta-da-da-dam. 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 No, i tak jak mówiłem. Nie jest jakaś nimfa pierwsza. Ręce mi się trzęsą, Jezus. Jest godzina 5:30, może dlatego, że się nie wyspałem. Julka wstała. Chodź, filmy kręcimy. Daj spokój, kobito. Z 5:30. A nie, nimfa druga jest. Nawet jedna. Dwie. Tragedia, proszę państwa, tragedia. I tak to właśnie jest na hodowli. Wszyscy myślą, że jak zacznę hodować pająki, będą łatwe pieniądze, bo szybko się rozmnoży i od razu liczymy pieniążki, a potem taki hamulec ręczny. No i dupa. Przepraszam za wulgaryzm. Także tutaj nie wyszło. Może wyjdzie 4. 4 nimfy, drugie. Reszta piłeczki do... Zawsze mi szkoda ich wyrzucać, bo są takie ładne. I tutaj awikularinę, czyli tutaj wersji kolor bezwzględnie nie może mieć dostępu do wilgotności bezpośrednio, żadnego mokrego niczego na sobie, bo zrobią się różowe, a jak się zrobią różowe, to jeszcze nawet jeżeli będą żyły, to już możecie sobie je tam spisać na straty. Najlepiej zostawiać kokon wersji koloru samicy, niech sobie sama roztworzy, niech sama go. Niech sama otworzy i pilnuje maluchów, ale to jest tak, że mija 4. tydzień, 5., 6., no i jeszcze nie otwiera 7., co jest, no i w końcu odbieramy i są nimfy drugie, po czym wszystkie zdychają, tak jak ja kiedyś miałem, to masakra była. Dlatego nie liczę, że to kokon udany, bo miałem cały kokon, no miałem ze 150 sztuk. Pięknych, czarniutkich, jak węgiel, czyli... Kwestia 2 dni i będą nimfy, ale jedynki. No i co? I wszystkie zdechły, ale to wszystkie. Żadna nie wyliniała. No i podejrzewam, że to przez to, że miały bezpośredni kontakt z wilgotnością, bo ja to byłem wtedy nobem, czy dużo się nie różniłem niż teraz, ale to ewidentny błąd poziomu wilgotności i takich tam. No zawsze coś, wiadomo, no ale wolałbym jednak mieć wszystkie te jajeczka zapłodnione. Jeżeli któraś z tych nimf dotrze do dorosłości, to zostaje u mnie na zawsze. Właściwie wszystkie 4, jeżeli dotrą, to też zostają.
No i jak widzicie, nie zawsze wychodzi. Ostatnio, co mi najlepiej wychodzi, to włosy. To bardzo dobrze mi wychodzą. Rufus super. Rixopelma zobaczymy w wersji kolor tragedia. Także trzymam kciuki za Wasze sukcesy. I mam nadzieję, że kolejne kokony mi, jak i Wam, będą się udawały. Nie tak jak tu, tylko chociażby w 80%. To chyba wszystko. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na nasze media społecznościowe. Klikajcie, lubię to lub nie. Zależy, czy Wam się podoba. I do zobaczenia w następnym filmie.